Tak młody skater, jak ją widziałem w życiu. Niesamowite. Jest taki dobry, że... On jest lepszy? Od wszystkich tutaj. No. Tak szczerze, nie? Najmłodszy i najlepszy. No, a Krzysiu jest najbardziej spuchnięty. Kurczę, jak widzicie, jeszcze trochę mi zostało opuchnięte. W ogóle sytuacja śmieszna, bo jechałem sobie na desce i byłem taki mega skupiony, już podjeżdżam do przeszkody, już miałem robić trik zarąbisty i tu nagle poczułem jakiś ukłuc w środku w buzi. No i szybko palce wkładam do buzi i wyciągam. I wyciągnąłem tylko jakieś skrzydła, nie wiem co to było. Nie mam pojęcia co to było, ale strasznie kuło i nie chciało się wyrwać. No i dosłownie w jakieś 5 minut mega mi spuchło to wszystko. Miałem tak spuchnięte, że nie byłem w stanie mówić. No i nie pojeździłem też już więcej na desce w tym dniu, bo nie mogłem się skupić na jeździe. No, także wygląda dosyć śmiesznie. Mam nadzieję, że zejdzie jak najszybciej, bo czuję straszny dyskomfort. Jakbym miał znieczulenie i wyrwanego zęba. Krzysiu! Co? Krzysiu! Coś ci po prostu zęba wybił, nie? Na tym skateparku dzisiaj. Wiesz, robiłem trik z 15 schodów i coś nie pykło. Kamyczek mi pod kółko wleciał, wywaliłem się. Tak? No. No, szkoda. No, także znalazłem darmowy, szybki sposób na powiększanie ust. Dziewczyny, zgłaszajcie się do mnie, znam na to sposób. No, a tak na serio, no to szkoda wczorajszego dnia, bo miałem straszną zajawę. Łapałem tą zajawę chyba ze 3 dni, oglądałem skate video cały czas ze skateparków i pojechałem, chciałem wykręcić takie bangery, chciałem zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłem, no i nie mogłem. Będę musiał skoczyć za niedługo znowu. Mam nadzieję, że zdążę.